Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, w którym odpowiadam na pytania zadawane przez Was w komentarzach. Przypominam, że odpowiedzi na pytania w skrócie znajdziecie w opisie tego filmu, więc możecie przejść bezpośrednio do niego, kliknąć sobie w daną minutkę i przejdziemy do danego pytania. Natomiast dzisiaj kolejna porcja interesujących pytań i moich na nie odpowiedzi, także nie przedłużamy, zaczynamy. Zaczniemy tak trochę nietypowo, bo do tej pory Wy zadawaliście pytania, a teraz ja mam pytanie do Was i nie ukrywam, że oczekuję na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Mianowicie, jakie to jest pytanie? Jak pewnie część z Was wie, skończyłam ostatnio pracę nad moim nowym kursem Schudnij na Keto, który jest już dostępny tutaj w sprzedaży online. I chciałabym zająć się czymś nowym oczywiście i przygotować dla Was kolejne wartościowe materiały. I tak sobie pomyślałam, że do tej pory nie mogliście u mnie kupić takich gotowych jadłospisów. Dlatego też, że ja uważam, że naprawdę takie rzeczy należy indywidualizować. I przy współpracy ze mną online, współpracy indywidualnej, ja pod każdego mojego podopiecznego przygotowuję indywidualnie jadłospis. Oczywiście z mojej bazy przepisów, no ale tam już jest prawie 1000 przepisów chyba w tej bazie mi się nazbierało przez lata, więc jest z czego wybierać i rzeczywiście dopasowuję to do Was. Ale do czego zmierzam? Po pierwsze, czas oczekiwania na te jadłospisy jest dość długi. Po drugie, nie każdego stać na indywidualną współpracę. A po trzecie, ja też nie jestem w stanie jakby pomóc wszystkim, a za chwilę z racji tego, że poród się zbliża, no to będę chwilowo wyłączona, a po prostu nie chciałabym Was zostawiać z tym, że potem nie wiecie jakby co macie zrobić, korzystając tylko z moich rad. Więc chcę dla Was przygotować takie jadłospisy. Pytanie o to, jaka interesowałaby Was kaloryka i czy macie właśnie jakieś preferencje? Czy ma być to taki zbilansowany po prostu jadłospis? Na pewno będzie keto śródziemnomorskie, to już wam obiecuję. Czy może kogoś interesuje wersja bez mięsa, czy może taka wersja pod autoimmunologię, czyli czy na przykład bez nabiału, bez jaj? Piszcie bardzo proszę, bo postaram się po prostu dopasować w pierwszej kolejności do Waszych preferencji. I planuję, że to będą takie po prostu jadłospisy, które będą w bardzo przystępnej cenie. Będziecie mogli sobie z nich jakby śmiało wybierać i dopasowywać to do siebie, ale też ja będę spokojna, że jeżeli po prostu jesteście tutaj w tej mojej społeczności, to co jecie jest zbilansowane pod kątem nie tylko makroskładników, ale też mikroelementów i nie pojawiają się niedobory, nie ma po prostu kilkumiesięcznej ketogrypy i tak dalej, bo to niestety, jeżeli tego dobrze nie zbilansujemy, no to się zdarza. A wiem, że na początku, jeżeli ktoś totalnie robi rewolucję żywieniową i przechodzi na keto, jeżeli wcześniej nie miał z tym nic wspólnego, to wydaje mu się to trudne. Potem już jest prościej, ale warto na początku skorzystać po prostu z takiego gotowego wsparcia. Dobrze, ale teraz czas na Wasze pytania i zaczynamy od Agnieszki. Pani Asiu, czy kawa może wzmagać apetyt? Zaczynając przygodę z keto, przesunęłam porę śniadania, a dzień zaczynałam od kawy. Widzę jednak, że rano jestem mega głodna, dlatego obecnie zaczynam od śniadania, a kawa później. Z tym, że już pijąc kawę czuję się głodna, co może być tego przyczyną? Agnieszko, jakby głównie kawę nieraz na przykład na redukcji pije się między innymi dlatego, że ona wręcz hamuje apetyt, więc tutaj raczej no nie wiem, co byłoby przyczyną tego, że ona u Ciebie ten apetyt wzmaga. Chyba, że kawa kojarzy Ci się z jakąś słodką przekąską i tutaj nie mówimy o głodzie stricte, tylko na przykład o apetycie na słodycze, to wtedy odsyłam do filmu o tym właśnie apetyt na słodkie na keto, który nagrałam już jakiś czas temu, także tam pod tym kątem będą odpowiedzi na pewno. Ale jeżeli zaczęłaś sobie właśnie jeść śniadania w południe, a wcześniej piłaś kawę, to ten głód się mógł pojawić nie przez kawę, ale właśnie z tego powodu, że ketoza to jest taki fantastyczny stan dla naszego organizmu, w którym my się też synchronizujemy z rytmem dobowym bardzo często. I to znaczy, że właśnie wiele osób zaczyna odczuwać naturalny głód rano.
wtedy, kiedy jest to zgodne z naszym cyklem dobowym. Ja wiem, że tak nie jest u wszystkich. Są osoby, które te śniadania nie jedzą, świetnie się czują i w ogóle, więc jakby okej, akceptuję, rozumiem i wiem, że są takie osoby, jednak większość no po prostu się z tym jakby synchronizuje, dlatego polecam, jeżeli jesteś głodna rano, rzeczywiście słuchać swojego organizmu i po prostu jeść. A dlaczego pijąc kawę później czujesz się głodna? Też raczej bym tego nie zwalała na kawę. Wydaje mi się, że może to być albo związane z niedoborami kalorycznymi, z jakimiś niedoborami pokarmowymi, może ze źle zbilansowanym śniadaniem, w którym Ci brakuje pewnych elementów. Postaraj się jakby skupić na białkowo-tłuszczowym śniadaniu, no i zobacz jakby dokąd Cię to zaprowadzi, tak? Ale raczej wydaje mi się, że nie jest to to, że kawa wzmaga u Ciebie apetyt, no bo chyba nie ma takich przesłanek ku temu. Pytanie od Letycji. Mam pytanie o tłuszcz z kaczki. Czy po wytopieniu z mięsa podczas smażenia warto go ponownie użyć? Czy jest on już przetworzony i lepiej wylać? Droga Letycjo, i to w sumie tyczy się nie tylko tłuszczu z kaczki, ale też innych tłuszczów. Ogólnie jakieś takie wielorazowe smażenie czegoś na tłuszczu nie jest zbyt zdrowe rzeczywiście. Ale jeżeli mówimy o na przykład wytopieniu tłuszczu, czy to z kaczki, czy to z gęsi i jakieś jakby tego typu produkty, które nam powstają, to zależy od tego, w jakiej temperaturze my to wytapialiśmy i czy to już było mocno właśnie podgrzane. Bo jeżeli to był taki delikatny proces, to jak najbardziej możemy z tego tłuszczu skorzystać. Ja też zazwyczaj rzeczywiście wylewam, ale jeżeli na przykład robię coś w wolnowarze i widzę, że tam mi się taki fajny tłuszczyk zebrał, to też nieraz po prostu go wykorzystywałam. Więc tutaj spokojnie można to wykorzystać ponownie, jeżeli jakby w odpowiedni sposób była ta jakby pierwsza faza, czyli to wytapianie. Jak to nie było w bardzo wysokich temperaturach, to powinno być wszystko w porządku. Kolejne pytanie. Czy decydując się na styl życia z ketozą oznacza to, że już nigdy nie będę mogła zjeść owoców? Właśnie dostałam bardzo restrykcyjną dietę na 3 miesiące, keto, i aż się wystraszyłam. Mam problem z insuliną i hirsutyzmem i dlatego poszłam po pomoc do dietetyka. Czy to oznacza, że o ananasie zwykłym, nie z puszki, mogę już zapomnieć? Jakby rozumiem, że jest to pytanie spowodowane tym, że po prostu nagle dostałaś jakiś jadłospis ze stylem żywienia, który do tej pory totalnie był u Ciebie inny i jest dla Ciebie czymś nowym. I tutaj wydaje mi się, że rola dietetyka, żeby jakby to wyjaśnić i wytłumaczyć, no ale postaram się jakby zastąpić tą osobę, więc nie jest tak, że już nigdy nie będziesz mogła zjeść ananasa, że już nigdy nie będziesz mogła zjeść jabłka, czy podstaw sobie cokolwiek, co lubisz, a co ma węglowodany. Natomiast, żeby jakby, jeżeli mamy jakiś problem, tutaj jest problem, bo jest insulinooporność i hirsutyzm, i jeżeli chcemy jakby to wyleczyć, no to najpierw musimy doprowadzić organizm do równowagi. Keto jest jedną z metod, która może w tym pomóc, więc musimy najpierw przejść ketoadaptację, która polega na tym, że znacznie zmniejszamy ilość węglowodanów, tak żeby organizm mógł wejść w stan ketozy, czyli wytwarzać i wykorzystywać ciała ketonowe. I jeżeli już to nastąpi, jeżeli jesteśmy zaadaptowani, jeżeli ta insulina nam spada, jeżeli objawy i problemy zdrowotne i stany zapalne się redukują, to wtedy zaczynamy dbać o elastyczność metaboliczną, czyli zwiększamy te węglowodany, czyli możemy właśnie zaczynać wprowadzać produkty, które lubimy albo które są zdrowe. Też nie zawsze musimy być na keto. I tutaj, jeżeli jesteś jakby nowa w temacie, to odsyłam Cię do moich ketowtorków, gdzie jest bardzo dużo informacji na ten temat. Na pewno polecam te ketowtorki, w których mówię o ładowaniu węglowodanów, o tym, jak wrócić do keto po ładowaniu węglowodanów, o tym, jak długo być na keto, mówię też o low carb, także tam znajdziesz odpowiedzi na pewno, jak to wszystko wygląda i jak się do tego dopasować. Natomiast rzeczywiście, żeby wejść w stan ketozy, no to trzeba z ananasa na jakiś czas zrezygnować. Dawidek ma pytanie. Czy yerba mate wyrzuci mnie z keto z głodówki? I jeszcze jest drugie pytanie, ale to najpierw odpowiemy na to. O yerbie było we wcześniejszym, w zeszłym tygodniu w Keto Q&A, ale to taki bardziej konkretny temat. Natomiast czy yerba wyrzuca z głodówki? Yerba nie ma kalorii, tak samo inne herbaty, kawa, jeżeli nie ma tam dodatków,
nie mają kalorii, więc takie produkty nie wyrzucą Cię z głodówki. I jeszcze tutaj Dawidek zadał drugie pytanie, czy masło orzechowe to dobry wybór na ketozie? I tak, i nie. Jak to zwykle bywa, masło orzechowe na pewno jest fajnym, dość ketogenicznym produktem, chociaż oczywiście ma też sporo węglowodanów, ale jakby no pod kątem makro załóżmy, że jest w porządku. I można go stosować na keto. Natomiast z umiarem, ponieważ po pierwsze masło orzechowe jest bardzo gęste kalorycznie i w takiej jednej łyżce masła orzechowego mamy już bardzo dużo kalorii, bardzo dużo tłuszczu, więc ja na przykład masło orzechowe w przepisach zazwyczaj daję moim podopiecznym, którzy chcą przytyć. No i kolejna sprawa jest taka, że też jakiej jakości mamy to masło, bo nieraz masło orzechowe jakieś słabsze, no może mieć nawet w sobie pleśń, więc tutaj zwracamy uwagę na jakość. Na pewno pod kątem zawartości tych wartości odżywczych, no to takie najtańsze masło z orzechów arachidonowych nie będzie najlepsze, nie będzie też miało tych najlepszych proporcji omega 6 do 3, więc lepsze na przykład już będzie masło migdałowe, ale ogólnie pod kątem keto, tak, masło orzechowe jest ketogenicznym produktem. Pytanie od Magdaleny. Czy IF, czyli post przerywany, na przykład 16:8, również może szkodzić osobom z niedoczynnością tarczycy, czy raczej jest wskazany i może nawet pomóc? Jakie jest Twoje zdanie? Jeżeli mówimy o poście 16:8, to mamy 8, czyli mamy 8 godzin jedzenia w ciągu dnia, to uważam, że jest to dość bezpieczna opcja, no bo to nie jest na przykład 20:4, tak? Więc 8 godzin w ciągu dnia to jest naprawdę fajny czas i uważam, że nie powinno takie okno żywieniowe niczego zaburzyć. Natomiast czy ogólnie przy niedoczynności IF-y są wskazane, to właśnie zależy od tego, na ile dbamy o siebie, na ile to nasze żywienie będzie zbilansowane i bogate odżywczo w tym oknie i na ile ten post będzie dla nas stresorem. Bo jeżeli jakby posty są super, głodówki są zdrowe, ale jeżeli jesteś osobą schorowaną, masz dużo stanów zapalnych, to prawdopodobnie robienie głodówki na tym etapie Ci nie pomoże, a może wręcz zaszkodzić. Bo po prostu post jest stresorem i to jest dobre, pod warunkiem, że u Ciebie po prostu chałupa się nie pali, że tak powiem, tylko jest w miarę wszystko okej. To Twój organizm ogarnie. No ale jak tam jest po prostu, wiecie, armagedon w organizmie, to posty nie są najlepszym rozwiązaniem na ten moment. Ale jeżeli mówimy o poście na przykład 16:8, czyli o takim IF-ie dość fajnie zbilansowanym, to powinno być wszystko ok i akurat 16:8 uważam, że w większości przypadków, u większości osób nawet z jakimiś wyzwaniami zdrowotnymi się sprawdzi. Pytanie od Weroniki. Pani Asiu, o czym może świadczyć wysoki stan ciał ketonowych? 2,5, 2,7, jestem na keto 5, 5 miesiąc, wszystko według planu adaptacja i kalorie na poziomie 1800 kilokalorii, spacery 5 km. Weroniko. Niektóre osoby mają wyższy poziom ciał ketonowych tak naturalnie. Może to być kwestia genetyki, może to być kwestia tego, że po prostu więcej produkują niż zużywają, nie są tak bardzo efektywne jakby w tym stosunku produkcja-wykorzystanie i mają po prostu więcej jakby zapasów, tak? 2,5 to nie jest jakiś niebezpieczny poziom ciał ketonowych, choć rzeczywiście, jeżeli jesteś na keto 5 miesięcy, to u większości osób to się już obniża i ten poziom się kształtuje w okolicach, powiedzmy uśredniając, ale to bardzo uśredniając, w okolicach jedynki. Ale jeżeli jesteś na keto, czyli na jadłospisie keto adaptacyjnym 5 miesiąc, no to prawdopodobnie nic nie zmieniłaś i jesteś na tym za długo. To jest jedna rzecz. Jakie jeszcze mogą być przyczyny wysokich ciał ketonowych? No jeżeli ktoś nie może wejść w ketozę, to rzeczywiście może mieć, niektóre osoby reagują tak, że po prostu mają wysokie poziomy tych ciał ketonowych we krwi, ale tutaj znowu, jakby jakie są objawy, czy czujesz, że jesteś w ketozie, czy nie czujesz i jakby tutaj musimy pod tym kątem wtedy to ocenić. Kolejna sprawa, jedzenie za dużej ilości tłuszczu też będzie nam podnosić ciała ketonowe i to nie chodzi o to, żeby się na keto obżerać tłuszczem, bo to nie tędy droga.
Pytanie też, kiedy mierzymy te ciała ketonowe, bo jeżeli mamy bardzo długie przerwy pomiędzy posiłkami, na przykład jemy tylko, nie wiem, przez 4-5 godzin w ciągu dnia i mierzymy sobie ciała ketonowe przed pierwszym posiłkiem, no to zobaczcie, mamy kilkanaście godzin postu, więc jakby tak przedłużony post może nam tutaj podnieść też te ciała ketonowe, więc na przykład sobie wtedy warto mierzyć zarówno na czczo, jak i na przykład 2 godziny po ostatnim posiłku. Kolejna rzecz, to jest zbyt mała kaloryka i to też takie jakby no, głodzenie się po części dłuższe może nam te ciała ketonowe podnosić, natomiast w przypadku kobiety 1800 kilokalorii, 5 km spacerów raczej nie są takie duże niedobory kaloryczne, więc tutaj to nie to byłoby przyczyną, tylko poszukałabym w tych poprzednich rzeczach, o których powiedziałam. Czy trening siłowy po nieprzespanej nocy lub trening przed nocną zmianą ma sens? I tu jest kilka pytań, ale to odpowiedzmy najpierw na to. Ogólnie prawdopodobnie nie, bo jeżeli robimy trening siłowy i zależy nam na maksymalizacji jakby efektów tego treningu, no to my powinniśmy być jakby wypoczęci przystępując do niego. Jeżeli mamy na przykład wysokie poziomy kortyzolu, tak, a prawdopodobnie po nieprzespanej nocy będziesz mieć wyższy poziom kortyzolu, to wysoki kortyzol uniemożliwia nam syntezę białek, czyli jakby trening siłowy po to, żeby był przyrost masy mięśniowej, a z drugiej strony kortyzol, który ten przyrost masy mięśniowej hamuje. Także niekoniecznie. Uważam, że lepiej się wyspać niż wstać wcześniej i zrobić trening i to jakby zastosowanie w każdej dziedzinie. Natomiast przed nocną zmianą, no to też zależy. Jeżeli jakby ta nocna zmiana jest dla Ciebie już dużym wyzwaniem, dużym stresorem, jesteś zmęczona, zmęczony, to pewnie niekoniecznie. Natomiast jeżeli ten trening siłowy też nie jest jakiś bardzo intensywny, jesteś ogólnie osobą trenującą i potem masz tą zmianę, no to też jakby trzeba po prostu tak z głową dopasować do siebie. I kolejne pytanie, czy napar z korzenia lukrecji może być stosowany na ketozie mimo dość słodkiego smaku, czy kawa zbożowa lub kawa z topinamburu może być stosowana na ketozie? To jest jedno z serii właśnie pytań, czy coś tam mogę pić na keto albo jeść na keto. Prawdopodobnie tak. Jeżeli chodzi Ci o to, czy dany tutaj napar czy kawa nie wyrzuca Cię z ketozy, to po prostu możesz to sprawdzić. Albo ja bardziej polecam zmierzyć sobie poziom glikemii, czyli poziom glukozy glukometrem przed wypiciem takiego naparu czy kawy i pół godziny do godziny po. I wtedy zobaczysz, czy po prostu nie masz reakcji wysokiej glikemicznej, czyli ten cukier Ci po prostu po tym posiłku nie skacze. Natomiast jakby węglowodany nie są niczym złym, jak jesteśmy w ketozie. Przykładowo ta łyżeczka kawy z topinamburu to jest 2 gramy węglowodanów netto. Wiadomo, że nie zjemy w 100 gramach, no to będzie bardzo dużo tych węglowodanów, ale zawsze jakby ilość ma znaczenie. Czyli to jest łyżeczka tej kawy, tak? Na przykład. Więc tutaj tylko 2 gramy, więc pod tym kątem to powinno być w porządku. Moi drodzy, dziękuję Wam za te pytania. Zapraszam oczywiście do zadawania kolejnych. Cały czas jeszcze na, myślę, 1 albo nawet 2 odcinki mam od Was pytania, ale po kolei będę dopisywać je do listy i systematycznie co tydzień w piątek odpowiadać. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!